Cześć kochani, witam Was w kolejnej budowie. Ostatnio po szkole stwierdziłam, znaczy nie po szkole, po budowie szkoły. Ja już nie chodzę do szkoły. Tak więc ostatnio po tym moim budowaniu szkoły stwierdziłam, że więcej już takich dużych budynków w najbliższym czasie nie będę budować, ale jednak ostatnio chodziła za mną właśnie taka budowa, czyli dom na farmie. Miałam jakąś taką ochotę, żeby to wybudować, żeby taką w ogóle farmę stworzyć. No i się wzięłam za to budowanie. I to chyba na parceli 50 na 50. Albo 64 na 64? Nie, 50 na 50, bo specjalnie burzyłam ten mój apartamentowiec, który gdzieś tam budowałam. Może na górze Wam dam linka do niego. No i zajęło mi to tyle czasu, słuchajcie. Chyba jakieś 7 godzin w sumie. 6 razy podchodziłam do tego filmu. W sensie do całego nagrania podchodziłam 6 razy, czyli miałam 6 osobnych plików do obrobienia, które w sumie miały 7 godzin albo może nawet trochę więcej. I powiem Wam, że no, Boże, no wszystko było przeciwko mnie. Ostatnio zmieniłam swój program do nagrywania i przeszłam ze zwykłego OBS-a na OBS-a Studio, bo jakoś nie potrafiłam osiągnąć takiej samej jakości nagrania w OBS-ie, co właśnie w OBS Studio. I właśnie nie wiem, z czego to wynika, ale te wszystkie pliki, jak wsadziłam do mojego programu do montażu, to ten program do montażu stwierdził, że nie, że on tego nie będzie obrabiał, słuchajcie. Znaczy, no wiecie, no zgrało mi się wszystko, ale ja nie mogłam tego oglądać. A to było 7 godzin materiału, przyspieszyłam go o 600% i chciałam go obejrzeć, bo wiedziałam, że będę miała dużo wycinki. W sumie o te 600% jak zmniejszyłam, no to było właśnie ponad godzina. Także gdzieś ponad 7 godzin mi to właśnie wychodziło. No i chciałam z tego zrobić jeden odcinek, nie dwa. I stwierdziłam, że jakby to trwało tak z 30 parę minut, to jeszcze byłoby to do przejścia, ale wiedziałam, że będę musiała po prostu większość powywalać, więc słuchajcie, film jest tak pocięty, że masakra. No ale miałam problem taki, że w tym programie po prostu tego oglądać nie mogłam. Więc po prostu tak to sobie klatkowałam. I wczoraj siedziałam nad tym i robiłam to następne chyba 5 godzin, słuchajcie. 5 godzin. Jakaś masakra. Mam nadzieję, że to nie jest wina tego, że nagrywam w OBS Studio, bo gdyby tak było, to zaraz się okaże, że nad następną budową też będę musiała się tak męczyć. No to jest bez sensu, to będę musiała wrócić do tamtego OBS-a, bo nie wiem z czego to wynika, ale no namęczyłam się masakrycznie. Ale tak bardzo chciałam Wam dodać ten odcinek, że no większość czasu spędziłam właśnie nad tym odcinkiem. Mam gdzieś tam przygotowane następne odcinki, ale no chciałam Wam wrzucić to i znowu się okazało, że przez tydzień Wam nic nie wrzuciłam. Także musicie mi wybaczyć. Proszę, wybaczcie mi. A jeszcze do tego wszystkiego byłam chora przez ten tydzień, co możecie jeszcze słyszeć, bo w sumie mówię trochę jeszcze przed nos, mam zatoki zatkane. No ale już czuję się lepiej, także stwierdziłam, że nie koniec, dzisiaj ten film musi wylądować na YouTubie. Musi. Jeszcze wracając do budowy, to stwierdziłam, że w odcinku będzie na pewno to, co robię na zewnątrz, czyli cała farma, czyli całe malowanie terenu, stawianie tych wszystkich roślin, że to musicie widzieć. Też pobrałam dużo zwierząt, także też jest taka ładna stodoła ze zwierzętami. Bardzo mi się ta część budowy podoba. No ale oprócz tego było jeszcze meblowanie tego całego domu i to trwało też bardzo długo i stwierdziłam, że chyba zostawię Wam tylko meblowanie głównego pomieszczenia plus sypialnię, ale okazało się, że jak sypialnię chciałam też dodać, to wychodziło mi dalej ponad 40 minut, to stwierdziłam, nie, koniec, sypialnię też wycinam, zostawiłam tylko główne pomieszczenie, czyli wiecie, jadalnia, salon i kuchnia połączone w jednym, to jest to, co ja najczęściej robię, ja uwielbiam aneksy kuchenne, także zazwyczaj w tych moich budowach te aneksy kuchenne występują, a resztę po prostu będziecie widzieć na screenshotach pod koniec filmu. No i w zasadzie to tyle, co Wam chciałam tutaj pomarudzić. Mam nadzieję, że budowa Wam się spodoba, więc dajcie znać jak zwykle w komentarzach, czy Wam się podoba. W opisie będą mody, których użyłam, chociaż starałam się, żeby było ich nie jakoś bardzo dużo. Znaczy nie starałam się, żeby nie było ich nie wiadomo jak dużo na zewnątrz, bo wewnątrz jak zwykle jest bardzo dużo, bo ja bez modów to w ogóle już budować nie potrafię chyba. Już mi się po prostu nie podoba. Nie, żartuję, coś tam wybudować bez modów potrafię oczywiście. Ale no z modami jest to wszystko takie ładne. No ale w każdym razie mam nadzieję, że zostawicie po sobie łapkę w górę. Zaglądajcie do mnie na Facebooka i na Instagrama, to będziecie wiedzieć na bieżąco, co się u mnie dzieje. No i ja jak zwykle zostawiam Was z muzyką i do następnego.